O kurde, to znowu on? Ej, dobra, strzelamy w niego. Wow, co jest? Nocz? Yo, witajcie w kolejnym odcineczku z naszego Horror Packa. Jak możecie zauważyć, nic między odcinkami nie pograłem, bo nie zdążyłem. Nie miałem czasu niestety, ale spokojnie, dzięki temu, że nie grałem, mam plan na dzisiejszy odcinek. Co nim będzie? Oglądajcie do końca, się przekonacie. Na starcie oczywiście zostawcie łapy w górę. No i zasubskrybujcie, żeby cię nie ominął żaden odcineczek, drogi widzu albo widzko. Więc tak, mordeczki wy moje. Jak wiecie, bądź nie wiecie, w poprzednim odcinku byliśmy na wielkiej przygodzie, gdzie zdobyliśmy krucyfiksy na przykład. Czekajcie, o, mamy to. I z tego, co pisaliście w komentarzu, to ten krucyfiks powinien jakiegoś moba po prostu zniknąć. No ja w dzisiejszym filmie mam w planie pójść upolować Shirenheada, żeby po prostu się już go pozbyć, bo obiecywałem, więc pójdziemy. Tylko jeszcze przed tym oczywiście zrobimy sobie lepszy ekwipunek, czyli zrobimy sobie ten łuk z naszym Infinity. I mówiliście mi, żebym połączył łuk w kowadle i to powinno zadziałać, więc zobaczymy, czy to zadziała, bo powiem wam szczerze, że nie wiem. Tak, zadziała, dobra. Więc w takim razie musimy sobie zrobić nowy łuk, żeby on był nówka funkiel nieśmigany, rozumiesz? O, i mamy tutaj nawet, nie wiem skąd mam tyle kabłebu, ale nieważne. Ważne jest, że będziemy mieli tutaj nici, żeby sobie właśnie ten łuczek tutaj zupgrade'ować. Więc robimy sobie tutaj łuk, proszę bardzo. Teraz ten łuk dajemy tutaj, o pyk. Mamy nówkę i do tego dorzucamy Infinity i mamy na naprawdę mega, mega kozacki łuk, który, no, jest już, słuchajcie, nie do zniszczenia. Bez kitu. Teraz wystarczy, że znajdziemy jedną strzałę i będziemy mieli ich nieskończoność, no bo jak wiadomo, no Headshot Infinity, to chyba nie muszę nikomu tłumaczyć, nie? Tylko pytanie, czy ja mam chociaż jedną strzałę gdzieś. Jest duża szansa, że nie mam. Nie zdziwiłoby mnie to. W ogóle by mnie to nie zdziwiło, że nie mam ani jednej strzały, bo jak biliśmy Entity 303, to brałem wszystkie, jakie miałem i właśnie, no jak widzicie, nie ma żadnej. Bez kitu nie ma żadnej. Czy ja mam jakieś piórka na przykład, żebym mógł zrobić chociaż jakby jedną strzałę? Ej, nie, no nie gadaj, że ja nawet piórek nie mam. To jest, słuchajcie, żart. To jest żart. Autentycznie tego tutaj nigdzie nie ma. Dobra, więc musimy iść szukać kurczaków, musimy iść, słuchajcie, szukać gravelu i zrobimy sobie strzały. Co to jest? Co to jest? Ty. A tutaj są rybki. Okej, okay, no to rybki jakby okej, okay, ale kurde, te głowy zombiaków to mnie tutaj naprawdę prześladują, nie? No chodź, no spadaj stąd. No, dobra. Ty, jak zeszło mi w ogóle ta, nie? Widzieliście? Ej, właśnie, ja mam przecież jeszcze itemy w backpacku, zapomniałem. Dobra, zobaczmy, co my mamy w backpacku. Może tam mamy jakieś strzały. Nie mamy strzał, ale mamy za to looting fortunę. Znowu jakieś wybuchy, nie rozumiem tej pa... Znowu wybuchy, yo. Dobra, ej, wyciągnijmy sobie to wszystko z backpacka, żebyśmy mogli sobie to później dać właśnie do naszych skrzynek. Bo jakby dwa diamenty, no to git, nie? Ale ja nie widzę nigdzie kurczaków i to mnie troszkę smuci. Wydaje mi się, że jakiegoś jednego kuraka powinniśmy znaleźć właśnie tutaj w wiosce Village, ale czy tak będzie, to zaraz się przekonamy. Co to tam? Co to jest? Ej, ściemnia się. Ściemnia się i akurat ty, gościu, znowu ty, no spadaj, ja już się ciebie nie boję. 78 dni z tobą się, kurde, tutaj zmagam i w końcu nie mogę ci nawet pokonać, bo kurde, cały czas gdzieś znikasz. Ja już się nie boję, ale dobra, czekajcie, bo tutaj coś było. Ej, tego już nie ma tutaj. O lol, to było tutaj. Ej, co jest? Ej, dobra, nie wiem, o co chodzi, ale ewidentnie jest jakiś nowy mod chyba. Albo on był, tylko po prostu tego nie widzieliśmy. Ej, co to jest za postać, człowieku? Ona się tepa. Przed chwilą ją widzieliśmy tam na dachu. Pa! A nie, dobra, jest tutaj. Ej, a jak ja na nią spojrzę? O kurde. Aha, dobra, bo my jesteśmy w wiosce i jest ciepło. Jak szybko zeszło na dół, widzieliście? Czemu tak? Pisaliście mi w komentarzach, że ja mogę iść w ogóle spać, jakby w tym backpacku. Ale gdzie to się robi? Nie mam pojęcia. Serio, nie? Nie widzę, żeby się dało iść spać do tego backpacka. Nie da się iść spać. Albo ja nie wiem jak po prostu. Chyba, że coś tutaj mogę dać? Nie, no nie. Nie mam pojęcia. Jak ktoś chce, żebym poszedł spać na backpacku, no napiszcie mi poradnik, jak to zrobić, bo ja naprawdę nie wiem, a chciałbym wiedzieć. Ej, tu ostatnio, dobra, spotkało nas coś złego, ale z tego, co widzę, wszystko jest git. Dobra, mamy dzionek. O, i mamy naszą główkę zdrową i całą. O nie, znowu lewitujące tabliczki. 010... Wow, co jest? Nocz? Ej, co jest? Co jest? Co chodzi? Ej, co tu robił Nocz? I to zielony. Nie, no nie gadaj, że teraz będzie mnie nawiedzał Nocz. Czyli ten typ, który się tepał, to był Nocz? W sumie nie wiem, czy to był Nocz, bo nie wyglądał tak, ale skąd się pojawił ten zombiak i czemu tutaj się pali? Tu jest jakiś pożar, patrzcie. Tu normalnie płonie. Ej, jo, tu coś wybuchało. Na dodatek zaczęło się palić.
Pa, tam jest kolejny nocz. Nie gadaj, że mój świat teraz będzie osaczony przez nocza. Halo, kolego, a chciałem do niego strzelić, ale... Czy ty, on mnie atakuje? Ej, on mnie atakuje, ale mam go na hita, więc luz. Ale jakby... Yo, ej, dobra, nocza, nie spodziewałem się na tym świecie i na tej paczce. Dobra, słuchajcie, my mieliśmy zdobyć sobie kurczaka, ale trochę mnie tutaj sytuacja niestety rozproszyła. Już idziemy szukać kuraka, żeby zrobić sobie tą jedną strzałę. Przygotujemy się jeszcze lepiej na tego Shirenheada, no i wyruszymy, żeby go pokonać. Samej drogi do niego nie będę wam chyba pokazywał, żeby was nie zamulać, bo chcę jeszcze zrobić dużo innych rzeczy w dzisiejszym filmie. Chyba że coś się wydarzy ciekawego, to wtedy oczywiście to zobaczycie, nie? Ale plan jest taki, żeby po prostu, wiecie, szybko go pokonać, wrócić i zająć się pobocznymi rzeczami, które chcemy dzisiaj zrobić. Ej, kurde, nie ma tutaj nigdzie chickenów. Nie, czy to jest jakiś żart? O, jest chicken! Siema, daj mi piórka, proszę, daj mi piórka. Okej? Ty, ej, my jak zabijamy zwierzęta, to dostajemy, patrzcie, to nam spada ten. O, kurde, ty, to nie wiedziałem, że tutaj tak działa. Okej, czyli my chcemy być dobrymi ludźmi, nie zabijamy po prostu zwierząt. No, ma to sens, jakby nie patrzeć. Ma to sens. Dobra, czekajcie, weźmiemy sobie teraz, tutaj zbierzemy trochę gravelu. Okej, w sumie to tyle mi wystarczy, potrzebuję po prostu dwa flinta. Czy ja na dobrą sprawę nie sprawdzałem, czy ja mam flint w skrzyniach? No, ale spoko, jakoś sobie poradzimy i bez tego. Ale spoko, poradzimy sobie właśnie w ten sposób, że będziemy rozwalać sobie ten gravelix tutaj. O, proszę bardzo, właśnie w taki sposób. Mamy jeden, no w sumie mamy już na jedną strzałę, więc to w zupełności nam wystarczy, więc możemy wracać do domku, no i zrobić tą jedną strzałę. Fajnie by było w sumie, może poszukam, jakbyśmy mieli zatrute strzały, wtedy byśmy mieli w ogóle jeszcze lepszy damage, jakby, wiecie o co chodzi. Bo ten Shirenhead wydaje mi się, że nie będzie prosty. Widzieliście jak on wygląda? Jeżeli nie, to zobaczcie sobie poprzedni odcinek, macie go oczywiście w playliście i tam sobie możecie oblukać, jaki on jest gigantyczny. I wydaje mi się, że obrażenia też ma naprawdę duże. Mam taką cichą nadzieję, że nie zginę. To by było naprawdę mega w nie fajne. Dobra, a więc jesteśmy w domeczku, robimy sobie teraz tutaj strzałę. O, pyk. Mamy 4 strzały. Dobra, to jeszcze lepiej. Czy my mamy jakieś zatrute strzały? Wydaje mi się, że nie będziemy ich mieli, bo ja je straciłem już dawno temu, ale może jakaś jedna się ostała, bo to by nam na pewno dodało dużo właśnie, tak jak mówiłem wcześniej, do ataku, ale chyba no niestety nie. No niestety, widzowie, nie mamy. Ale luz, nie ma co się, słuchajcie, tutaj, wiecie, denerwować. Ja sobie poradzę i bez tego. Dobra, bierzemy sobie teraz tak. To powyrzucajmy wszystko. Tarczę sobie weźmy na pewno. Ona mi się na pewno przyda. To mi się przyda. Łóżko mi się przyda. Diamenty mi się na razie nie przydadzą. Moglibyśmy ten łuk sobie, słuchajcie, połączyć właśnie z... Nie łuk, tylko kilof. Co ja gadam? Kilof byśmy mogli sobie naprawić. Tylko ja nie wiem, czy ja mam gdzieś diamentowy łuk. Wydaje mi się, że ja gdzieś miałem taki bez enchantów. Nie mam. Okej. Ale dobra, my sobie, słuchajcie, zrobimy nowy w takim razie i go naprawimy, bo on ma też w miarę spoko enchanty, których nie chcę tracić. Dlatego teraz szukam sobie patyczków albo deseczek, ale nie mam ani tego, ani tego. Dobra, mamy, wszystko mam, wszystko mam. Sika la pum. Teraz tutaj cyk, okej. I teraz do kowadła łączymy sobie te dwa, o, tak, tak, tak. Ej, w sumie moglibyśmy, a, ja mam fortunę 2 jeszcze, dobra, ale to poza odcinkami. Pójdę pokopać diamenty i zdobędę tych diamentów tyle, żeby nam na pewno starczyło na wszystko. Ej, złote jabłka sobie weźmy na niego, weźmy sobie totem. Możemy sobie wziąć tą potkę Walknest, tylko ja się boję, że ja w siebie trafię, a to by nie było fajne. Strzały oczywiście, koksa sobie też weźmy. Instant damage, nawet nie wiem skąd ja mam tą potkę. Tą też nie, ale no nie będziemy jej pić przecież. Weźmy oczywiście sobie to. O, krucyfiks, ej, sprawdzimy sobie ten krucyfiks. Czy to, co wypisaliście w komentarzach, rzeczywiście, czy to ma jakby, wiecie, czy to tak działa. Może się okazać, że pokonamy, kurde, Shirenheada, człowieku na hita. Wątpię w to, ale jest duża szansa, że tak się stanie, nie? Dobra, co mi jeszcze jest potrzebne? W sumie moglibyśmy sobie zenchantować, kurde, nasz ekwipunek, bo kiepsko to wygląda. Ale zrobimy sobie, ale zrobimy to, jak będziemy mieć oczywiście level, którego nie mamy. I tutaj mogę przejść do kolejnych waszych komentarzy spod poprzedniego odcinka, żeby zrobić ekspiarkę. I słuchajcie, ja bardzo chętnie bym zrobił ekspiarkę, tylko pytanie, gdzie ja mam ją zrobić, jak ja nigdzie nie mam w okolicy tutaj, słuchajcie, spawnera. Czy, chyba, nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że gdzieś tutaj na dole mógł być jakiś spawner. Ale możecie mi napisać, jeżeli pamiętacie, albo gdzie w okolicy jakiś spawner znaleźliśmy, bo na pewno jakiś znaleźliśmy. No a nie będę ukrywał, że no level by się przydał, bo kurde, no król.
krucho u nas z tym expem. Najwięcej expa to dał chyba Slenderman, nie? Tak bez beki. W sensie, że za każde jakby te karteczki dostawaliśmy normalnie exp. Jakby za każde zdobyte karteczki dostawaliśmy dużo expa, więc to oddawało. No ale tak to no wypadałoby kurde zenchantować cały ekwipunek, a nie tak jak ja kurde sobie chodzę bez. No ale dobra, słuchajcie, ja robię teraz tiary w ten oto sposób. Proszę bardzo, jak najwięcej ich musimy mieć. Okej, trzy. Trzy myślę, że wystarczą. Po drodze zawsze możemy sobie oczywiście zbierać te kwiateczki. No, wyruszamy pod koniec dnia, ale to nie jest raczej problemem, bo akurat do Shirenheada nie mamy daleko właśnie jeszcze łódeczka. Łódeczkę musimy sobie wziąć, bo my musimy przecież przepłynąć wody i oceany, żeby tam dojść w ogóle. A wiem, że gdzieś tutaj łódeczkę miałem z mojej przygody. O, właśnie tutaj. Czekajcie, weźmiemy sobie tutaj od razu tiarę, żebyśmy mieli nasze zdrowie psychiczne na najwyższym poziomie, no bo jednak idziemy daleko. I trzymajcie kciuki, żeby ten Shirenhead był, bo teraz ja się go nie boję, bez kitu. Nie dość, że mamy łuk z Infinity i ten łuk jest naprawdę mega mocny. Pamiętacie, jak pokonaliśmy Entity? Była chwila dzięki łukowi. Więc wydaje mi się, że Shirenhead też powinien nam łatwo mega pójść. Ale się przekonamy, zostawcie łapkę w górę, żeby to się udało, bo jakby wiecie, w poprzednim odcinku był mega smutek, że mi się nie udało, że on zniknął i tak dalej. Dzisiaj się nie cofamy przed niczym. Jak zginę, to zginę, ale nie cofamy się przed pokonaniem Shirenheada, jeżeli to jest w ogóle możliwe, bo też dopuszczam możliwość taką. A, niepotrzebnie brałem łódkę, bo kurde, tutaj była. Ale wiecie, o co chodzi? Jest możliwość, że ten Shirenhead tak naprawdę jest nie do pokonania i on może na przykład się pojawia, wydaje odgłosy i znika. No ale wątpię. Chociaż też nie byliśmy nigdy na tyle blisko, żeby on nas zaatakował. Patrzcie, co na nas tam czeka. Ale jakby luz, ja mam łuk i zaraz sobie go przetestujemy. Właśnie, teraz będziemy mogli go w boju przetestować. W mega zarąbistych warunkach, kurde. Ty, to było hardkorowe jakieś, naprawdę. Ale dobrze wiedzieć, że tu jest taki cave, bo może tutaj będą łatwo dostępne diamenty. I no fajnie by było zdobyć sobie trochę diaksów jednak. No nie, no, to są żarty. Nie, to trzeba mieć naprawdę nie farta. Co ja robię w ogóle? No ale dobra, okej, możemy przetestować teraz ten łuk. No nie, no, akurat w takim momencie. Masakra, dobra, teraz możemy przetestować ten łuk. Ty, no nie trafiłem? O, trafiłem, pa. Pyk. A to nas nie widzi nawet chyba. No dawaj. O, pyk. O kurde, dobra. Spadaj. Ty, jakie to jest mocne. O nie, ej, bo ja zaraz będę miał jazdy na głowie. Nie. O człowieku. Ty, ja nie wiedziałem, że ta postać jest taka mocna. Autentycznie, dobra, tu zbudujemy tak, to ona tu nie wejdzie już chyba, nie? No, możemy się jej pozbyć z łuku teraz, elegancko. Uda się to? Uda się to, dobra, no, pokonana. Ale patrzcie, już dźwięki, dobra, idziemy spać. No, idziemy dalej, bo nas czeka jeszcze kawałek do tego Shirenheada. I wydaje mi się, że teraz, zanim tam dojdziemy, to właśnie będzie noc. I jest w ogóle 80. dzień na horror paku. Czajcie, zostało nam tylko 20 dni i jest koniec tej serii. Bo nie wiem, czy pamiętacie, ale w pierwszych odcinkach tej serii mówiłem wam właśnie, że horror pack trwa tylko 100 dni. I w sumie wszystko zależy od was, czy będzie to więcej niż 100 dni, bo coraz bardziej mnie do tego przekonujecie, ale musi być na pewno więcej komentarzy i łapek w górę, więc let's go, moi drodzy, let's go. Ty, ja mam ten krucyfiks, właśnie. Ej, ja zapominam, żeby go spróbować wykorzystać. Dobra, jak będziemy z czymkolwiek walczyć, to od razu odpalam krucyfiks i zobaczymy, czy to w jakikolwiek sposób zadziała, bo to jest taki krzyż po prostu. No i teraz musimy sobie wejść tutaj, iść cały czas przed siebie na, tak wiecie, na wskos i powinniśmy znaleźć to miejsce, gdzie był ten Shirenhead, nie? I w tym czasie dobrze by było też się najeść, żeby mieć full serduszka w ogóle w momencie, kiedy go spotkamy. Bo mi się wydaje w ogóle, że on ogólnie respi się właśnie na tym biomie, a nie, że tylko w nocy, wiecie, o co chodzi? No ale zobaczymy, trzeba go wysłuchiwać, bo no, spotykaliśmy go tylko w momencie, kiedy go słyszeliśmy, nie? Jakby nie te dźwięki, to bym nie wiedział, że jesteśmy w jego pobliżu. Ale na razie jest ultra cisza i no nawet go nie widać, chociaż on niby był, a go nie było widać z daleka, bo jakby znikał. Więc to trzeba mieć po prostu oczy do okoła głowy i do, i się rozglądać. O, mamy groby. Ciekawe, czy coś w tych grobach będzie ciekawego. O, jak zwykle nie, ale mamy ametyst. Czy mi się przyda ametyst? No tak średnio. Nie wiem za bardzo, do czego można go wykorzystać. Tutaj mamy te jagódki. Ej, właśnie, w domu też mamy te jagódki. Trzeba byłoby coś w końcu z nimi zrobić, bez kitu. Będzie trzeba je zasadzić, jak wrócimy, bo o tym totalnie zapomniałem. W sumie też zapomniałem dokładnie chyba, gdzie było to miejsce, w którym ten Shirenhead był. Chyba dobrze idziemy, powinniśmy iść cały czas tak. Zaraz między górami powinna być rzeczka, ruiny portalu i tam mniej więcej był właśnie ten Shirenhead. Oh my gosh. I uwaga, tak, to jest chyba to miejsce, widzicie? Tutaj mamy te ruiny, tak, to był gdzieś ten las, to był tamten lasek, więc jesteśmy już w zasadzie na miejscu. No i zobaczymy, czy on za dnia się zrespi, czy może będziemy musieli czekać na noc, bo jakby w poprzednim odcinku coś było nie tak i za dnia on zniknął, więc wydaje mi się, że noc
nie mamy wyboru i trzeba czekać tu do nocy, a skoro już jesteśmy tu drugi raz, możemy sobie o to wykopać. Nie wiem, czy mi się do czegoś przyda, ale weźmiemy tak samo jak flint, bo teraz flint akurat nam się przyda na zrobienie strzał. Znaczy, mamy infinity, ale wiecie o co chodzi. Przed chwilą szukałem tego flintu z 10 lat, nie? A skoro jest w skrzyni, to czemu by go nie wziąć? Proste, proste. Jak tam z naszą nocą? Okej, okay, jest połowa dnia w zasadzie, więc mamy jeszcze dosyć dużo czasu, ale ja chyba już w tym momencie jakoś zaczynałem słyszeć Sheeran Head'a, albo może jeszcze bliżej? Zaraz zobaczymy, bo on był gdzieś albo tu. Chyba go nie ma, bo go nie słychać bez kitu, a zawsze wydawał jakieś dźwięki, więc ewidentnie tutaj... Ej, tu jest świeczka jakaś, okej. Okay. No tak, no bo my byliśmy w sumie dwa dni temu minecraftowe, więc mogą tu leżeć jeszcze itemy, ale dobra, go tutaj nie ma, ale ja mam plan. Trzeba tutaj, słuchajcie, się skampić i poczekamy sobie, aż zrobi się noc. Słyszę zombiaki. Czy ja wziąłem dwa krucyfiksy? Wziąłem dwa. Ej, sprawdźmy na jakimś zombiaku na przykład, czy ten krucyfiks coś da, bo i tak musimy czekać. A może gdzieś tutaj się jakiś mobek zrespił, chociaż z tego co widzę, no nie za bardzo, ale słyszałem coś. O, a nie, bo tutaj nie ma mobów. Patrzcie, znowu to coś. Ej, czekaj, ja w to strzelę z łuku. Ej, to znikło. Ciekawe, czy dostało obrażenie. Dostało, czy nie? Ej, bo nie widziałem. Wow. Ej, czekajcie, jak tam zrzucę. O, jest jasno, dobra. Ty, w taki sposób też możemy sobie rozświetlać teren, pa. Ale zarąbiste. Łowieniu. To jest sztos, tylko że tam nie ma żadnych mobów. Ale ten gostek ewidentnie nas prześladuje. Od samego początku filmu cały czas się tepa. Czekajcie, czy ja coś tutaj widziałem, że coś tu łazi? Patrzcie, znowu nocz. Ej, dobra, spróbujmy z krucyfiksem coś mu zrobić. Ej, słyszeliście to? Ej, co ja zrobiłem tym krucyfiksem? Słyszycie te dźwięki? O co chodzi? A, że z daleka, pa. Z daleka go mogę atakować. Ale tu nie ma chyba za dużo damage'u. Czekajcie. I teraz? Kurde, spadaj, spadaj. Co tu robią nocze w ogóle? I pa, ej, normalnie dostaję tutaj obrażenia. Tylko chyba ultra małe z tego co widzę, bo... Aha, a ty, gościu, co? O kurde, to jest Enderman, ale nocz. Pa, o człowieku. Ej, człowieku drugi? Ile was? Ile was? Dobra, ej, czekajcie, musimy założyć sobie to, bo od razu dostaliśmy jazdy na bani. Ej, to było porąbane. Co tu się wydarzyło w ogóle? O kurde, ale dobra, wiemy chociaż, że krucyfiks działa, moi drodzy. Patrzcie, to się zaczęło, to się zaczęło. Zaczęło. On się gdzieś pojawił, bo go słyszę. I znowu mega głośno go słychać. Czekajcie, czy on jest gdzieś tutaj? Jest! Ej, dobra, strzelamy w niego. Mogę w niego strzelić? Dobra, strzelam. Trzymajcie kciuki, widzowie, żebym ja dał radę go pokonać. Oj, żebym ja dał radę go pokonać. Ale dźwięki to on straszny daje z siebie. Dobra, ty, dobra, czy ja go... Ej, ani... O! Podpaliłem go, pa! Podpaliłem go! Mamy duży sukces, mamy duży sukces. Sheeran Head się pali. Ej, no na luzie go pokonamy chyba, patrzcie. Że on jest gdzieś... O kurde, jak on daleko od nas jest w ogóle, nie? Ej, co jest? A czy ja mogę z krucyfiksa mu przywalić? Pa, przywaliłem mu z krucyfiksa! O chłopie. Dobra, 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 dawaj, dawaj, z łuku go, normalnie, dojedziemy go z łuku. Nawet go nie będę, słuchajcie, atakował z miecza, bo patrzcie. Tylko czekajcie, dajmy tutaj światło, duże światła, żebyśmy... O, o, o. Ej, teraz to mi nigdzie nie ucieknie. Nigdzie mi nie uciekniesz, gościu, czaisz? Teraz go rozwalamy, to jest ten moment. To jest strasznie głośno, strasznie, naprawdę strasznie. Ej, ile on ma HP w ogóle, nie? Patrzcie, ile on już dostał z tego łuku razy. I on nie ginie. Ej, co jest? Ale patrzcie, on nawet... Pokonałem go! O, nie gadaj, że go pokonałem. Pokonaliśmy, słuchajcie, Sheeran Head'a. Pokonaliśmy go, my to naprawdę zrobiliśmy. Znaczy, ja to zrobiłem. Ej, co z niego wypadło? Czy coś z niego wypadło? Ej, nie gadaj, że nic z niego nie wypadło. Nie, nie, z niego nic nie wypadło. Ej, czemu są dalej dźwięki, ty? Patrzcie, ile jest w ogóle tych noczów na świecie. Ej, dobra, czyli śmiało można powiedzieć, że Sheeran Head to nie był mocny przeciwnik, bo, no, dosyć szybko został pokonany. Co prawda z łuku, no, ale wiecie, jakby mówiłem wam, że z łuku będzie najlepiej i... Ale podejrzane jest to, że patrzcie, ile teraz jest noczy na świecie. Wcześniej ich nie było. Pa, prawie go trafiłem, pa. Trafiłem go, czyku, z takiej odległości. Spaduwa z mojego świata. I teraz pytanie, po co one się pojawiły? Jak ja Herobraina widzę raz na jakiś czas, w sumie go raz pokonałem, chciałem drugi raz, ale nie mogłem. I ogólnie no jest to dosyć podejrzane, że tak z dnia na dzień po prostu pojawiają się nocze. I to jeszcze w takiej dużej ilości. No nie wiem co o tym myśleć, widzowie, ale wiem na pewno jedno. To co mówiłem, że zrobię. O kurde, spadaj, spadaj. Ty nie skillofa, czy... Ty on we mnie strzelał? On we mnie strzelał. Ha, bo tutaj jest ten. Dobra, spadaj. To ty we mnie strzelałeś. Myślałem, że nocz we mnie strzelał. O kurde. Ej, dobra, idźmy spać. Nie będziemy przecież wracać w nocy, nie? To jest, o kurde, gościu. Ty stąd spadaj. Wow, pa to. Co to, co to było? Co to było? Ej, czy z niego wyleciał totem na przykład? Nie, z niego znowu te mutantowe rzeczy.
rzeczy. Wow, wow, co jest? O kurde, to znowu on? Ej, czy on mnie tak przyciągnął? Niemożliwe. Nie, po to! On jakąś rękę tu przywołał. Wow, dobra, ej, tego trochę było za dużo, nie? Tak delikatnie. Delikatnie się przestraszyłem, bo nie wiedziałem, co się dzieje, nie? Dobra, zakładamy capture entity. No i lecimy, słuchajcie, do domku, bo w zasadzie zrobiłem to, co chciałem, więc można wracać i zająć się rzeczami. Ej, tego krzyża tam nie było. Czy był? Był? Nie, no na bank nie było, bym go widział przecież. Horror pack nie przestaje zadziwiać. Autentycznie. Ale powiem wam szczerze, że tym silnym headem to się tak, no nie wiem, tak dziwnie, bo okej, był silny, bo go na hita z łuku nie wziąłem, no trochę w niego musiałem postrzelać, ale nic z niego nie wypadło i to mnie smuci, że wiecie, myślałem, że będzie może jak z Entity, że da mi po prostu jakąś mega zarąbistą broń albo kaptur albo cokolwiek, będzie rozwalać system, a to nic nie dało. Ale fajny jest chociaż ten krucyfiks, że możemy go, wiecie, używać w ten sposób i te moby chyba nie za bardzo wiedzą, co się dzieje, jak je dostaną tym krucyfiksem. Dobra, jednak wiedzą, co się dzieje i... Ej, co jest? Co jest? Czemu się tak ciemno zrobiło? A, pada deszcz pewnie. Ej, czy pada deszcz przez krucyfiks? Nie, no chyba nie, co? No nie, no ale patrzcie to. Jest kolejny jakiś kurdy. Nocz człowieku, który jest z kobla, a tutaj nocz. Pa, tutaj jest nocz szkielet. O co chodzi w ogóle? Ile tych noczy jest różnych? Yo, ej, to jest naprawdę porąbane. Pa, tutaj jakiś zgliczowany. Chłopie, spadaj. Nie, dobra, ja nie wiem, co tu się dzieje, autentycznie. Ale coraz bardziej wiem, że trzeba skombinować jakiś transport na zasadzie elytry czy czegoś, zobaczyć, co w tych modyfikacjach dodanych jest, bo ja już mam dość chodzenia, ja tyle łażę. W ostatnich kilku odcinkach zrobiliśmy łącznie z 10 tysięcy kratek, jak nie więcej. Myślę, że na spokojnie więcej. Fajnie by było przestać łazić i na przykład zacząć latać, więc napiszcie, co myślicie o tym, żeby skupić się teraz na pójściu do Endu i pokonaniu Ender Dragona i później oczywiście pójść do End City i znalezieniu elytry, no bo jakby kurde, ja już mam dość łażenia bez kitu. Patrz, jaka góra wielka. O lol, ej, mega mocne. Coraz bliżej, bo już są tutaj falancy, tylko ja z jakiejś innej strony teraz wyszedłem, ale to nic nie szkodzi, to nic nie szkodzi. Ważne, że jesteśmy w tym miejscu, gdzie powinniśmy być. O człowieku, jaki cave. Czy wy to widzicie? O yo. Ej, dobra, ja zapisuję. Tutaj będzie trzeba przyjść po diamenty. Przecież no mordo. To jest zarąbi... Ej, kurde. No dawno nie widziałem tak ogromnego cave'a, nie? O człowieku. Ej, dobra, tutaj znajdziemy 1000 diamentów. A my jeszcze fortunę 2 mamy, więc tym bardziej coś tam znajdziemy. Dobra, przejdę przez te farlancy. Mam nadzieję, że nic nie spotkam. O nie! Nie. Nie jest w ogóle spokojnie. Nie jest w ogóle. Spokojnie, spadaj. Dlaczego ten mob się respi zawsze w tych farlancach? Co to ma znaczyć? Dobra, pokonałem to. Dobra, po drodze zrobimy sobie pit stopa do tej wioski na sawannie, żeby pójść spać, bo no ten deszcz w ogóle nie rozpieszcza, chciałbym powiedzieć. Się uda? No oczywiście, że nie, bo nie ma, słuchajcie, nocy. No dobra, okej, to idziemy z buta, wracamy do domu, myślę, że to się uda, no bo na sawannie i na sawannie, ej kurde, tu jest kolejny, patrzcie, jaki ogromny cave, nie? Dobra, też zapisuję kordy, a jakby tak w następnym odcinku pójść do jaskini, możecie pisać, bo się zastanawiam, tylko nie wiem, czy to nie będzie w sumie nudne, chociaż jest duża szansa, że znajdziemy jakiś spawner albo jakiś kurde cave, dungeon i może będą tam jakieś nowe itemy. Ja bym się naprawdę mega ucieszył, ale to jest takie 50-50. No ale możecie pisać w komentarzu, czy tak robimy, czy nie. No i w zasadzie jesteśmy już prawie w domku, tylko szkoda, że cały czas pada deszcz. Dobra, czekajcie, o, to sobie założymy. No, powinniśmy dać radę. Dobra, teraz to już na pewno zaśniemy, ale mam nadzieję, że nie będzie jakiegoś problemu, bo w poprzednim odcinku nie było zbyt kolorowo ze spaniem w wiosce, ale pójdźmy teraz do innego domku, na przykład tutaj. O, siema. Mamy 82 dzień na horror paku. Pięknie wschodzi słońce, a my mamy kolejne lewitujące tabliczki. Jest szansa, że one były, ale ich nie zauważyłem, bo wcześniej tutaj już były. Chociaż nie, czekajcie, sprawdźmy, czy to są znowu jakieś nowe tabliczki. Tak, 666, czyli nadal ta paczka przypomina nam, na jakim seedzie gramy, bo tak, ja gram na seedzie 666 i wydaje mi się, że przez to pojawiają się takie tabliczki i to już naprawdę robi się trochę nudne, no ale skoro tak jest, to no nie mam na to wpływu, nie? Dobra, pewnie się zastanawiacie, jaki jest plan na resztę odcinka. Plan jest prosty, zrobić tutaj jakąś normalnie porządną drogę, żebyśmy mogli przejść. Myślałem, żeby zrobić, słuchajcie, most, ale most to jest za dużo roboty, w sensie nie wiem, czy mi się opłaca po prostu robić tutaj most, czy nie jakieś ścieżki, takiej zwykłej. No i chciałem też zrobić ekspiarkę, ale czy ja będę miał gdzieś tutaj jakiś spawner? Nie wiem, czemu mi się coś kojarzy, że ja tutaj wkopując się jakiś spawner znalazłem, ale jest też duża szansa, że to było w innym miejscu, nie? Dobra, więc pierw to sobie tutaj damy itemy. O, proszę bardzo. Ten krucyfiks będę trzymał przy sobie, bo mi się
się wydaje, że on wcześniej czy później nam się do czegoś przyda, ale myślałem, że ma jakby lepsze możliwości, ale jest też szansa, że on działa na jakiś typ moba, że każdemu mobowi zadaje jakieś obrażenia, ale jakiemuś więcej, jakiemuś mniej. Jeżeli coś na ten temat wiecie, to piszcie, bo wasze komentarze mi naprawdę pomagają ogarniać tutaj modyfikacje, bo nie będę ukrywał. Myślałem, że ci walnęłem, sorry mordo. No, ale wiecie o co chodzi, po prostu piszcie komentarze. Dobra, wypadałoby zrobić jakąś łopatę i zacząć równać teren. Tylko czekajcie, czy ja mam, no niby mam jeden diamond. Dobra, wykorzystamy ten mój jeden, jedyny diamond, jaki mam, na diamentową łopatę, żebyśmy nie musieli tutaj, kurde, nie wiadomo ile robić łopat z żelaza. I sobie wyrównamy tutaj teren, nie? Tylko trzeba to teraz zrobić jakoś mądrze, a najgorsze jest to, że ja w sumie chciałem to wszystko pobudować tak elegancko, ale my nie mamy za dużo tego już drewna z tamtego ciemnego biomu. Dobra, ja zamknę drzwi, żeby tutaj nam villager, nasz Heniek, kurde, nie uciekł. Czy Gienek? Nie pamiętam, jak go nazwałem, możecie napisać w komentarzu. Weźmy sobie wszystkie deski, jakie ja tu mam. W sumie między odcinkami to zrobię po prostu. Teraz znajdziemy tutaj właśnie to, to już mogę sobie tu rozwalić, bo to było go 00. Poszliśmy, kurde, do labiryntu Herobrine'a, to nie byłoby w ogóle fajne. Wykorzystamy sobie na razie schody, skoro je mamy, i zrobimy tutaj wejście na górę w taki oto sposób, bo tutaj będzie właśnie, tu planuję zrobić takie wejście i wzdłuż jakby tej całej wody, która tu jest, zrobić po prostu ładną ścieżkę, taką, żebyśmy mogli do naszej wioski villagerów, która jest nieopodal, na spokojnie sobie wbijać, bez, wiecie, bez większych problemów. I tutaj możemy sobie zrobić na przykład zakręcik, o, proszę bardzo. Piszcie w komentarzach, czy lubicie w ogóle, jak ja buduję, bo ja staram się większość robić poza odcinkami, ale za... Wow, co jest? Co jest? Chłopie! Ej, on wybuchnie? Czemu tu jest? O, się wystraszyłem, co to było? Ej, porąbane są jakieś te mody, nie? Serio, w sensie, zakryjmy to tutaj, o. Nie spodziewałem się czegoś takiego, kurde. I to był chyba notch, jako creeper. Tak wyglądał przynajmniej. Dobra, mamy tutaj zejście, tak? I teraz tutaj byśmy musieli sobie zrobić zejście. Pyk, o, w ten sposób. Oczywiście ja to wszystko będę tutaj zabudowywał takimi właśnie, o, takimi deseczkami jak tu są, tylko muszę je wykopać, a no to kopanie to już nam będzie zajmować naprawdę masę czasu, więc wolę to po prostu zrobić poza filmem i na filmie pobudujemy. Myślę, że to będzie spoko, ale możecie dać znać, tak jak mówiłem przed chwilą, czy lubicie, jak ja sobie buduję, bo nie wiem, czy ja to mam dodawać do filmów, jak ja buduję, czy nie. To jest dosyć istotna sprawa, a komentarze są od tego, żeby właśnie takie sprawy załatwiać, więc musicie napisać. O, tutaj cyk, elegancko, hop, 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 no, no i tutaj już zaczyna to wyglądać, powiem wam. I tu mamy zejście jeszcze niżej i zrobimy tutaj do samego jakby, do samej wody zejście i tak jak mówiłem, będziemy tutaj równać teren pod tą ścieżkę. O, tak, o. No, myślę, że na tej wysokości będzie idealnie. Teraz tutaj hops, hops, hop. Dajemy schodeczki i tutaj już zaczynam równać, nie? Myślę, że taka ścieżka na dwie kratki w zupełności wystarczy. Wzdłuż wody zrobimy barierki oczywiście, ale to w swoim czasie, bo to, no, do tego to będę potrzebował masy drewna, więc na razie zbudujemy tutaj szkic tylko tej dróżki. Jak to by mogło mniej więcej sobie wyglądać? O, ale myślę, że tak. No, myślę, że to naprawdę fajnie wyjdzie w ogóle, nie? Tutaj już wykopałem troszeczkę. To się oczywiście pozamienia na dirta. Jeszcze właśnie nie wiem, co tutaj zrobimy dokładnie, żeby to ładnie wyglądało, ale tutaj na pewno teraz trzeba już budować drogę, bo nie chce mi się kopać i będzie tutaj po prostu łatwiej coś właśnie w ten sposób wybudować, bo nie będzie aż tyle roboty, nie? O, i tutaj możemy wykopać. Cyk, 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 cyk. Ty, no, ta droga, powiem wam, coraz lepiej wygląda, nie? Pa. Tutaj już tak podrównałem. No. Wygląda to naprawdę przyjemnie. Na pewno przyjemnie będzie się tędy chodzić, bo naprawdę bardzo często chodzimy w tamtą stronę. Ta droga jest po prostu, no, mega przydatna, więc nawet w takiej formie, w której ona jeszcze nie zaczęła nawet wyglądać, wiecie o co chodzi, ale po prostu, no, jest przydatna. To, co jest przydatne, no, jest dosyć istotne w tej serii, żeby sobie ułatwiać tą, kurczę, rozgryweczkę, a nie utrudniać, wiadomo, nie? Wiesz, okej. Patrzcie, robi się już noc, ale my już kończymy tą drogę. Już jestem tutaj przy wiosce i patrzcie, jest elegancko. Elegancko mamy już przejście. Wiadomo, że tutaj to trzeba jeszcze, wiecie, trochę kosmetyki, żeby to wszystko zaczęło wyglądać elegancko. Czemu ta krew lewituje? To jest dobre pytanie. O, tutaj też jest krew. Rozwalmy ją, bo to mam złe wspomnienie z tym, nie? Bo to było chyba wtedy z odcinku, gdzie znaleźliśmy ogromną czaszkę, po prostu losowo postawioną na naszym świecie, której nigdy wcześniej nie widziałem, więc to lepiej się tego pozbyć. Tutaj elegancko sobie damy też trawkę, no. I myślę, że jak to wszystko zamienimy, słuchajcie, na drewno w połączeniu z jakimś innym jeszcze blokiem, nie wiem jakim, możecie pisać, jak macie jakieś tutaj propozycje, to będzie wyglądać to raz, że dobrze, dwa, że będzie po prostu funkcjonalne, nie? No, mamy dzień, tutaj mamy właśnie, tutaj też by się przydało już to może podbudować trochę, ja o tym w ogóle zapomniałem, że mamy tutaj projekt wyjścia na górę i no, trzeba by było coś z tym zrobić. Ja myślę, że po prostu będę musiał zdobyć mega dużo tego drewna z tamtego biomu i zacząć budować tutaj to przejście i tam właśnie tą górę
i ten tunel, bo to wszystko z tego drewna. Najgorzej, że to drewno jest tak daleko od nas, że to jest szok po prostu. Ale jakoś przeżyjemy na luzie, nie? Tylko tutaj trzeba to jeszcze właśnie. Ta dróżka fajnie by była, jakby była na 3, a nie na 2. Wtedy jest taka szersza, taka przyjemniejsza, wiecie o co chodzi? Że nie ma takiego ścisku. Wydaje mi się, że jest duża szansa, że zostawię to tak, jak będzie po prostu. Ale troszeczkę tu podkręcimy, żeby to, wiecie, wyglądało podobnie chociaż jak nasz domek. Ale fajnie, że ta dróżka powstała. Nie wiem, czemu tak późno, nie pytajcie mnie, ale no po prostu też nie było kiedy tego zrobić. Ale ważne, że jest. Tego byśmy mogli się pozbyć. O, ty, co to jest za... Co to jest za blok? O co chodzi? Co to jest za blok? Czemu ten blok jest taki dziwny? Ej, czy ja mogę go zamienić jakoś jak chcę, czy co? Nie, nie mogę. Ej, dobra, mega dziwne. Ej, właśnie, my nawet tej skrzynki tutaj nie otworzyliśmy. Ciekawe, co jest w tej skrzynce, nie? A, mamy tutaj książkę po prostu, fajnie. Kurde, ale tego obsydianu jest tutaj za dużo, nie? Naprawdę, po co tyle tego obsydianu tutaj ktoś dał, to ja nie wiem, naprawdę. Dobra, nie będę tego rozkopywał całego teraz. Zrobię to między odcinkami, bo to zajmie mi 10 lat. Patrzcie, ja już mam 11 obsydianu. Nie? Ale tak czy siak, mega spoko odcineczek, taki trochę organizacyjny, jak możecie zauważyć. No, pokonaliśmy Shirenheada, tak jak wam obiecywałem, tak zrobiłem. Niestety nic z tego jakby nie wynikło, bo nic z tego nie mieliśmy, ani nic nie dostałem, ani nic. No, to jest akurat smutne, że jakby myślałem, że to jest jakiś boss, z którego coś wyleci, a okazało się, że no, arcylipa. No ale spoko, mam nadzieję, że w końcu uda nam się zrobić ten drugi totem Herobrine'a i pokonać drugiego Herobrine'a, w sensie tego niby silniejszego. Zobaczymy. Jeżeli dotrwaliście do końca tego odcinka, napiszcie mi, co chcecie, żebym zrobił w następnym. Czy idziemy, słuchajcie, na cave'y, bo cave'y teraz wyglądają całkowicie inaczej jak wcześniej. Bo w cave'ach teraz wszystko mutuje, jak dobrze wiecie albo nie wiecie. I no tam może być naprawdę grubo, a widzieliście, że w dzisiejszym filmie trochę tych cave'ów ciekawych znaleźliśmy. Równie dobrze w następnym odcinku możemy zacząć budować tutaj to wszystko, jeżeli chcielibyście taki organizacyjny odcinek, gdzie po prostu buduję. Albo możemy się wybrać w poszukiwaniu Stormholdu, żeby właśnie zdobyć elytrę. Wszystko zależy od was. Piszcie w komentarzach. Ja byłem WK. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. Jeżeli tak, strzelajcie łapy w górę, subskrypcję, a my widzimy się już wkrótce. Elo! Pa!